Ho, ho. Witam z tej strony Gregus Maximus i zapraszam na premierowy odcinek z nowej serii gry Enderal The Forgotten Stories. Jak możemy zauważyć z ekranu powitalnego, czy też ekranu głównego gry, jest to po prostu modyfikacja gry Skyrim studia Bethesdy. Jest to tak naprawdę osobna gra z tego powstała po prostu i możemy się cieszyć tą róbką, totalną konwersją, czasami niektórzy tak nazywają to, dzięki twórcom ze studia, już wam mówię jak to się nazywa, już sobie tutaj przygotowałem małą ściągę, żeby niczego nie pomylić, nie przekręcić, żeby może niczego też nie pominąć. A więc jest to modercka grupa o nazwie Pure AI. Pure AI, tak się to pisze. Jak się czyta, tego do końca nie wiem. Ja to tak po prostu nazwam Pure AI. AI. Jest to wersja, uwaga, jak widzicie, wersji polskiej, która też tak naprawdę niedawno się właśnie ukazała. Wszystko można pobrać oczywiście na platformie Steam, jest to darmowa gra. Twórcy za tą grę nie pobierają żadnych opłat, także jest dostępna dla wszystkich. Oczywiście trzeba posiadać też oryginalną wersję Skyrima, żeby zagrać w tą modyfikację. Bądź też Skyrim Special Edition. Myślę, że to tyle tytułem wstępu. Jak widzicie, ale jeszcze nawet nie za dosłownie przed jakimiś może godzinką zdążyłem to pobrać. Nawet jeszcze nie zaczynałem. Pierwszy raz to po prostu teraz na tym odcineczku odpalam. Także sam jestem ciekaw tej gry, tej dodatku, jak to wszystko będzie wyglądało. A to po prostu zaczynajmy. Zobaczcie, już na wstępie nas gra uracza. My możemy sobie ekranu, nie możemy zmienić, natomiast co my tutaj możemy zrobić? W zasadzie to nic. Właśnie tylko dziennik. To jest swój dziennik, możesz tu sprawdzić postęp zadań, statystyki oraz zyskać dostęp do ustawień i gry. W zakładce zadania możesz oznaczyć konkretny wpis, powoduje to naniesienie jego celu. Rozumiem. Muszę porozmawiać z statusem. Ma mi coś ważnego do powiedzenia. Ciepły letni dzień. Zobaczmy sobie jeszcze może ustawienia. Konfiguracja modów. IU. Aha, więc jest zaimplementowany mod SkyEU ze Special Edition. Oczywiście po polsku. Także bardzo mnie to cieszy. Jeszcze konfiguracja modów Enderal sama. Menu postaci H, medytacja Y, duchowiec, wezwanie z jawy G, wezwij wierzchowca L. Czytanie książek. Po zaznaczeniu tej opcji, że żadna z książek nie będzie czytana na głos. Uwaga, tylko niektóre książki mają nagranego lektora. A, proszę, jak widzicie, jaka wkłada funkcja? Niektóre książki mają nagranego lektora. Ciekawe, czy w języku polskim również to się udało twórcy. Sądzę, że po prostu to będzie po angielsku, natomiast zostawimy sobie na razie tą opcję. Filmów nie będziemy pomijać też. Tutaj będziemy mieli dużo czytania w tej grze, ponieważ jak mówię, są spostrzone tylko napisy, natomiast dialogi oczywiście w języku angielskim pozostają w formie nieruszonej, czyli w formie oryginalnej. Także samouczek może na razie zostawmy. Wyłącz samouczek rzemiosła, wyłącz samouczek walki i talentów, wyłącz samouczek zadań. Widzicie? To jest tak, ogólnie jest to gra, modyfikacja, znaczy się powstała właśnie na silniku Skyrima. Również tutaj zaimplementowane zostały w zasadzie te wszystkie podstawowe techniki, czy też podstawowy silnik, system
Skyrim ma, natomiast poza tym zostało to tak rozbudowane, z tego co udało mi się dowiedzieć i wyczytać, że no, całkiem po prostu powstała z tego jakby osobna gra. To sobie oczywiście to zostawimy, tylko ja muszę sobie sprawdzić, czy ja mam włączone. Jest napisy dialogowe, ogólne napisy są wszystko powłączane, więc się wydaje, że jest sobie dobrze. Mamy porozmawiać z statusiem, ale kurczę, właśnie nie mamy jeszcze nawet przedmiotów. Przepraszam, drzewko umiejętności. Widzimy, to jest jakiś prolog. Możemy też zmienić jeszcze kamery. Słyszycie tą klimatyczną muzyczkę? Zobaczcie, jakie słońce. Oj, oj, oj. Aż kurczę. Naprawdę to się. To naprawdę warto, kurczę, tutaj się porozglądać po tej krainie nowej. Bo bardzo ciekawie to wygląda. Zobaczcie na te drzewa. Zupełnie inny klimat niż w Skyrim. A to bardziej taki surowy, taki jak to Skyrimowy, czyli mroźny, surowy klimat. A tutaj zobaczcie, ładna zieleń. Być może gdzieś dalej, jak się rozejrzymy po tym świecie, być może to trochę inaczej będzie wyglądało, ale zobaczcie. No wygląda to niesamowicie. I mamy znacznika, kurczę, prologu. Nie wiem, czy to jest czy jakiś błąd na wstępie, czy po prostu nie możemy jeszcze na ten moment sobie tego wybierać. Zadania mamy, jak widzicie, zaznaczone. Znaczy mieliśmy, teraz odznaczyłem. Transportem zaznaczyłem, no i nadal nie mam niestety znacznika, ale sprawdźmy sobie mapę świata, jak to ładnie wygląda. Zupełnie nowa mapa, zupełnie inna niż, zobaczcie, jeszcze jakaś dodatkowa wyspa. Noż, coś niesamowitego. Oh my god. To jest coś niesamowitego. Na mapie możesz oglądać świat z widoku ptaka. Kursor, strzałka wskazuje twoje położenie. Widoczne są także cele zadań oraz wszystkie miejsca, które zostały już odkryte lub te, o których ci wiadomo. No więc tak, znajdujemy się tutaj w tej oto lokacji. Nie mamy niestety już jeszcze zaznaczonego. Nie mamy zaznaczonej. Nie mamy zaznaczonej jeszcze lokalizacji zadania. Wydaje mi się, że musimy się po prostu udać. Musimy się udać w. W stronę tamtej budowli. Ale zanim oczywiście tutaj zrobimy, rozejrzyjmy się po prostu tutaj jeszcze. Nie wiem, co to życie. Wiedzieli to nawet popielni ludzie, którzy zamieszkiwali ten świat przed nami. Za każdym razem, kiedy zabijali wroga, wyrywali wątrobę i serce poległego, po czym spożywali je wraz ze swoją rodziną. Powszechnie wiadomo było, że w ten właśnie sposób siła pokonanych wrogów przechodziła na zwycięzców. W dzisiejszych czasach spożywanie sobie podobnych lub uchodzi za barbarzyństwo. My, wielbiciele krwistego mięsa, musimy zadowolić się mięsem zwierząt. No, chyba raczej naturalne. O, ale ładna woda. Tego brakuje w Skyrim. Nawet na modyfikacjach wydaje mi się, że takiego efektu nie uzyskałem jak tutaj. Fajnie to wygląda. Mamy rybki, zobaczcie, kubla czerwony, jakiś muszę go złapać.
są dodane do ekwipunku. No, Skyview oczywiście trochę jest zmieniony niż ten oryginalny. W sensie ten ze Skyrima, ale też mi się podoba. Całkiem jest ok. No i mamy print również. No dobra, lecimy może sobie porozmawiać z tym naszym tatuśkiem. O, tutaj jeszcze jakoś pozdrawiam efekty spożywania mięsa. No już to przeczytałem. W laleczkach, ale nie możemy tylko możemy. Nie możemy podnieść się nic zrobić z tą lalką. Tutaj jeszcze jest jakaś ruina. To jest pewien chyba obszar, wydaje mi się. Pewien obszar tutaj jest zablokowany, ponieważ to jest dopiero prolog, jakby wstęp do tej gry. Więc tutaj musimy po prostu zostać odpowiednio wprowadzeni najpierw w rozgrywkę. Ale już trochę kurczę, co tu się wydarzyło? No nieźle, ktoś chyba tutaj spłonął żywcem ukrzyżowany. Jakiś bliżek. Takich rzeczy nie było w Skyrimie, co nie? Jakiś lalek czy czegoś takiego, a tutaj zobaczcie jest. Coś mi się wydaje, że jesteśmy dzieciakiem jakimś. No nieźle. Tam są jakieś posągi. Może po prostu udajmy się tam. Oho, jakiś się zbugował jeleń. Coś takiego. No trudno. No zdarza się, prawda? W takich grach jak ta to. Nic nowego. Nic nieoczekiwanego. Oczekiwałem różnych bugów właśnie. Można powiedzieć. Z jakimś nordyckim, staronordyckim pismem. Nagrobek wypisany, zobaczmy. Czytaj, pośpiechu spisane zapiski. O panie stwórco mój, słyszę jak mnie wzywasz. Czuję twoją miłość, wiem o twoim poświęceniu. Bez ciebie jestem niczym. Jedną gałązką na wietrze, jedną owcą bez swego pasterza. Uwolnij mnie od moich słabości i przebacz mi moje gwiny. Zabierz mój ból i pobłogosław mnie swoją nieustającą łaską. No, na tę chwilę całkiem pozytywne wrażenie odniosłem. Czyżby to był nasz tatusiek? Tak. Jakaś krew na pięku? Czyżbyś się zranił, tatuśku? Pokaż się, jak wyglądasz. O, ty masz takie oczy jakieś dziwne. Jakbyś był wampirem? Oh, hey there. I didn't see you coming. So, how did it go? Did you find it? Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? Did you find it? Nie udało nam się znaleźć niczego. Maybe you're simply looking at the wrong places. Did you ever think of that? Oh well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help mommy with the cooking? The creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. Alright? Alright, w porządku. Wykonane. Nowe zadanie. Porozmawiaj z... mamusią? Zobaczcie, wszystko jest wewnątrz. Bez żadnego dodatkowego ładowania.
Czy my mamy w ogóle... Oj. Może nam się dobrze później, w późniejszym etapie będzie przydać. Zakazane drzwi, no proszę. O kurczę, jakie obrazy. Tutaj coś się naprawdę... Tutaj naprawdę się coś kroi. To nie jest to mięso, to nie jest chyba raczej mięso, które byśmy chcieli jeść. Pozbierajmy sobie wszystko, oczywiście co możliwe. Sztuka przyrządzania krótkiego mięsa. Przecież wszyscy to wiedzą, po ciężkim dniu pracy każdy marzy o pysznym, chrupiącym mięciwie. Jeśli jednak przygotowanie posiłku zostawiasz dziecku, możesz otrzymać jedno kawał zmęczonych ochłapów. Możesz karać dziecko, ale to nie rozwiąże problemu. Nadal jesteś głodny. Znaczy to, że sam musisz się tym zająć. Podejdź do kominka, odetnij porządny, krwisty kawał mięcha i wrzuć je do kociołka. Teraz tylko patrz i podziwiaj. Przyjemny zapach z osmalonego życia z wolna dotrze do twoich nozdrzy. Czy jest na świecie coś lepszego? Nie sądzę. No tu jeszcze mamy... Mamy żadnych innych książek, widzimy, oprócz tych, które nam tutaj podsuwają twórcy. Dobrze, zatem sobie po prostu przejdziemy do... Drzwi wymaga klucza. Zakazane drzwi też wymagają klucza. Natomiast no tutaj nigdzie indziej. Coś tu się. My, I totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then. Let's waste no more time and get to it, shall we? What? Now would you look at that? I totally forgot about them. They're dead, don't you remember? You murdered them back then, both of them. But hey, no use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up the belly, then out with the entrails. I'll look for a nice sharp knife in the meantime, to cut off the head. I don't think either of us wants to eat that, do we? Oh, silly, what's this? We both know that's a lie. You did it. I remember... First, you set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed... And Mommy heard it, but when she finally got there... Oh, gosh. Do we really need to go through this again? You know how... You killed them, period. No matter how often you tell me you didn't, it changes nothing. Now, please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Oh, by the Creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? You know, sometimes I wish the Creator would have made me just a little less merciful. Just a little less pious. Because then I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you. Just like you killed us. And now, you think you're safe because we're all under the earth, don't you? Well, listen up, my child. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving.
Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 Co to było? Co tu się wydarzyło? O co tutaj chodzi? Oh my god. No ja jestem pod wrażeniem po prostu. Nie mam pojęcia, co tutaj się wydarzyło. Let's begin with a question. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about it. What distinguishes a free man from a slave? For now, however, let us start this story where another one ended 3 years ago, with the death of the Lightborn. For 4,000 years, they had reigned over this world, seven Arcanists, who, through their magic, had acquired eternal life. In a time of chaos, they gave mankind what they thought it needed most, to be ruled over with an ironclad, fair hand. Within just one century, they united the shattered lands, and a single century later, their human origin was forgotten. They became gods, or lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny, the loudest being that of Naranzul Aranthiel. And he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. However, the price for this was high, because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today, shattered, riven, and broken into pieces. But all of this was merely a diversion, so that no one would notice something else. The death of the Lightborn had set something into motion, a clockwork. Having long stood still, its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. What? Well, sorry. That was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. It was that dream again, wasn't it? A więc jednak stary dobry stara dobra seria The Elder Scrolls. Prawdopodobnie po prostu obudziliśmy się ze snu. Znaczy nieprawdopodobnie, tylko to jest fakt. Obudziliśmy się ze snu, z koszmaru i prawdopodobnie gdzieś zostajemy. Zostaliśmy wzięci albo do niewoli, lub po prostu aresztowani za coś. Aha. Seriously, if we had a penny for every night since we met where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Enderal in our own starship and... Well, not a like this. Chyba, tak jak mówię, jesteśmy niewoli. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family, I mean? Well, there must be a reason that you dream the same thing over and over, mustn't there? I'm no scholar, but maybe these dreams are trying to tell you something. Oh, I don't know. None. You're right. But who knows? Maybe everything is going to be different now. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have at the very least called you insane. But if the stories are true,
There's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently there aren't even any slaves on Enderal. It's amazing. Only this whole blind passenger thing is making my head ache. A więc pasażerowie na gapę. Jednak się myliłem. Nie jesteśmy niewolnikami, ani zostaliśmy wzięci do aresztu. We're talking about 500 pennies here. Even if we're able to find a job over there, we will still need the money for ourselves. Don't fool yourself. What we're doing here is theft. Unfortunate. But anyway, what's done is done. I just hope the Andralians are easier on outlanders than the Nevermeet. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. A więc, możemy sobie oczywiście teraz ukształtować swoją postać. I teraz, oczywiście na wzór korzeni matki. Na 6, z tego co widzę. A więc taką mamy. Matka Etna. Zniszczenia spowodowane przez dziesięciolecia wojny zmusiło wielu mieszkańców Miar Arand do ucieczki do innych krajów, gdzie czekały na nich różne losy. Część z nich była ścigana i lekceważona z powodu powodu wrodzonego talentu magicznego. Czyli po prostu to są prawdopodobnie leśne elfy. To jest Redguard, Breton, Koalicja Błękitnych Wysp. Ci, po których płynie ich krew, zaczynają z premią od Dredzaryki, Udźwigu, Kuglarstwa i Ucznictwa. Ci, w których płynie ich krew, zaczynają z premią do ciężkiego pancerza, broni dwuręcznej, zdrowia i rzemiosła. O, dużo postaci może nie mamy. Znaczy, nie postaci, a klas, ale... Premia do retoryki, dźwigu kuglarstwa, ciężki pancerz, broń dwuręczna, zdrowia i rzemiosło. Zaklinanie. Lekki pancerz, broń jednoręczna, kondycja i alchemia. Bo, aha, bo tutaj jeszcze jest ta, nie zauważyłem. Bo więc to chyba będzie ten nasz Redguard. Czy my mamy kajdany? Jak tak będzie? Chodź oczywiście. Mamy skrzyżowane ręce, jakbyśmy mieli kajdany tak samo jak w Skyrimie zaczynaliśmy. Kobietom nie będziemy grali, no nie oszukujmy się. Wygląd domyślny. Postura. I się zrobił mi się mięśniakami. Kolor skóry być może troszeczkę jaśniejsza. Przepraszam. Będzie trochę jaśniejsza. Wygląd domyślny. Anuluj. Chociaż... Aha, mamy tak, 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 tak. Może tak sobie zrobimy. Postura jest ok. Kolor skóry trochę rozjaśnimy. Chyba będzie taki. Niech tak zostanie. I teraz tak. Cera. Pył. Do pyłu. Blizny jakieś może dodamy. Coś, nie coś. Tatuaże nie. Twarz. Typ nosa. Może taki? Nie, za bardzo spiciasty. Może taki? Albo taki? Delikatnie pogrubiony. Tu po prostu zwykły taki. Wydaje mi się, że ten będzie ok. Wysokość nosa.
długość nosa. Szerokość ręki. Tutaj sobie możemy w zasadzie losowo jakoś poustawiać. Marsz i no to coś tam możemy mieć. Kolor też, kolor nosa nawet. Kolor podbródka, kolor głowy, szyi. Dobra, oczy. Ja myślę, że byśmy sobie zrobili coś takiego jak... coś, co może będzie pasowało. Może takie. Kolor oczu oczywiście sobie zmienimy. Czy to jest błękitne? O, może takie? Kształt, rozstaw oczu, głębokość oczu, kolor obrysu może. Zresztą nie będziemy sobie makijaże kiedyś robili, ale takie. Nie powiem. Czy nie pod oczami. O! Brwi! Nie ma kolor włosów. Brwi, rodzaj brwi. Wysokość brwi. Typ brwi. Bez brwi. Zrobimy sobie takiego Kamaciego może, o, coś takiego. A może nie będzie tak. Rozstaw brwi. Wysunięcie brwi. No, powiedzmy tak. Usta! Typ ust. I tutaj też wiele się nie zmieniło względem Skyrima. Wszystkie po prostu te podstawy, które były w Skyrimie, tak są też tutaj zaimplementowane, tak jak mówiłem na początku. Tego co widzimy. Tutaj też jakoś randomowo sobie to poustawiamy. Kolor ewentualnie jeszcze taki zmienimy na... może taki. O, i mamy włosy, rodzaj włosów. Tutaj w zasadzie... Bo raczej też nie będziemy mieli zbyt jakiegoś... Chociaż... Wydaje mi się, że jest trochę więcej wyboru. Różnorodności, jeżeli chodzi o włosy i brody, niż w podstawowej wersji Skyrim. No nieźle. Ja lubię takie właśnie, o, coś takiego mieć. Być może to. Kolor włosów. Wiedźmiński, bo tak lubię. Taki Skyrim, taki tutaj zrobimy. Tylko lepiej jakby to było. Albo taki, taki lub taki, taki to nie, taki. Może taki jednak. Dobra. Zostaje teraz włosy. O, są oczywiście tak samo i te same rodzaje włosów co z podstawki. Ale z tego co zauważyłem, dodali też kilka innych fryzur. Który chyba sobie skorzystamy jednak. To jest taki wiedźmiński z stylu Wesemira. Wysolca chyba nie, raczej chociaż. O, tu jest taki bardziej... Hmm.
Tak są fajne włosy, tylko czemu czarne? Powinny być siwe. O. Bardzo, kurczę, zrobimy na czarno siebie. Zaraz na siwo. No dobra, niech tak będzie. Okej. Nazwiemy się oczywiście moim nickiem Gregus Maximus. Otwierdź. Right, I remember. She fled from that civil war the Black Crescent caused, didn't she? Ironic, isn't it? Seems some parents pass on their fates to their children. Anyway. I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand. Wait. You hear that? Yes. Someone's coming. Women nowadays just don't want a man to guard them anymore. That's the problem. I tell you, sometimes I long for the good old days. Back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Anyway, enough of the chit-chat. Now, where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? The lamp! Quickly! Put out the lamp! Good. Oh. Now, quiet. Możemy sobie wchodzić w interakcję z lampami, których brakowało. Balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small, with the crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah, yeah, right, right. Black Guardian knows what the captain wants it for this shortly before our... You go look upstairs. I'll see if I can find it down here. Okay. Okay. Oh, shit. They don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Go! Wait. Someone's there. Throw a hook to the face! Come on, dodge! You can do it! That wasn't part of the plan. Not at all. What in blazes are we going to do now? Yes. Yes, of course. That makes sense. One of them said, with a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on. Help me search. There must be a rope or something. And I thought we were over the hump when we made it on board. Więc możemy sobie szaty podbierać. Możemy się nawet chyba już ubrać w ich szaty. Wszystkie, aha, wyposażenie. To jeszcze oczywiście nie mamy ani broni, ani tarcz, ani jakieś... Musimy poszukać. Czemu nie mamy zaszczytu? Kurczę, to jest jakieś chyba mi się wydaje błąd. Bo po prostu nie będzie tego jeszcze, dopóki nie dostaniemy się oczywiście z... Tutaj z... Nie dostaniemy się z tego statku. Pewnie dopóki się nie dostaniemy, to nie, po prostu nie będziemy... A nie. Tutaj nic zrobić. Mamy poszukać liny chyba, tak? Jak dobrze pamiętam, tam znaleźć linę. No, nieźle. A jakaś wskazówka, gdzie to... Gdzie jej poszukać? Poor lost souls. The probabilities have turned against you. What the... Who are you? You are confused by my sudden appearance. But my identity is irrelevant. As are you, dear Sirius. Unfortunately. What? Oh shit, please don't tell anyone we're down here, please. We didn't mean any harm, these guys were just... You ask that I not reveal you, for your intentions were not evil. And I believe you, but sadly,
It's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. This is the way it has to be. Brzmi tajemniczo. The way it has been for eons. I am sorry. What the? Oh no! No! What are you doing? Please! Just don't leave! We just wanted to! No więc dobrze, podsumujmy zatem. Po tym jak opuściliście Bastiana, wasza rurka schowała się pod pokładem i żyła w naszych zapasach. Then when Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Is that about it? Yes, I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame, we didn't have a choice. You've got to believe us, the war, we just wanted a second chance, that's all. A second chance? Yes, I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, you were simply forced to board without paying. Yes, we could work for you, you know? We could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Heartbreaking. How truly, truly heartbreaking. But no. Let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filchers. At least have the guts to admit it. What? No, 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 no. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. But Captain, they... Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in Nerim. But... You can't do this. Oh, believe me, I can. No. Oh, well, look at that. Someone's woken up. Kurczę. Rise and shine. To miało być. Tie him and his friend together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend. Wyrzucili nas za burdę prawdopodobnie. A nie tylko, czy to się stało z naszym półtowarzyszem. Is time to the dead dreaming anyway. So many people just talk and never appear to be powerless. This is about your damn pride, Tina. I know I'm not real. That's a mistake. At least not according to your definition. I know damn well I'm dead. It's just there is nothing I can do. This isn't happening. But then again, this just isn't happening. What is reality anyway? Selfish fool! Medytacja. No właśnie, gdzie ja jestem? Lubi się w powietrzu. Jakaś otchłań czy coś takiego? Ja sobie tak po prostu tłumaczę tutaj niektóre... Niektóre lokaty sobie tłumaczę, niektóre tutaj wydarzenia bez pryzmat Skyrima, ale gdzieś tam wiadomo, że
tak naprawdę gdzieś to jak naprawdę akcja dzieje się gdzieś zupełnie w innym klimacie. Zaczyna się w jakiś sposób bardziej w głąb lądu. My god, no kurczę, co ja wam mogę powiedzieć, mili moi drodzy, no to jest coś niesamowitego. Znaleźliśmy się na jakimś lądzie, bo wyrzuceni... Aha. Wyrzuceni na pastwę losu. Zupełnie sami. Zobaczmy to, czy nasz towarzysz czasami gdzieś nas tutaj też nie wylądował. Mam tak mikrofon zrobię, a zbój łaski proszę. Liście zapasowe jakieś. Wungiel. Zobaczmy w ekwipunku. Mój łaski prosty. Przywraca ci 35 punktów zdrowia, zwiększa gorączkę. Arkanisty o 2%. A tutaj są zupełnie inne niż w Skyrim. Zupełnie inne. Zupełnie inne efekty, może tak to nazwijmy. Części zapasowe. Ciekawe, dlaczego to są. Na pewno się niedługo przekonamy. Jakiś trybik. Może jakiś zegarek w końcu będziemy mogli nosić coś takiego. Nie wiadomo. Pusta butelka. Powinien, zobaczymy czy to jakiś mieszek. 11 Enderlański pens, tak? Dobrze to wymówiłem. Pieniądze 11, 4 na 353. Zobaczmy, czy komendy działają same ze Skyrim. A więc na przykład zwiększymy sobie udźwig o 10. Czyli na przykład wpiszmy sobie komendę. Jak to było? Player modaf. Udał carry way 10. Działa. Czyli komendy są te same zostały co Skyrim. I dobrze, w sumie. I takiego tutaj chyba nie mamy. Niby ta sama fizyka też chyba poruszania się samego. Tego poruszania się postaci, ale jednak jest leczko moim zdaniem zmieniona. Troszeczkę niedopracowane to jest, chyba moim zdaniem, chociaż tak może być, no dobrze, to jest efekt zrobiony, ale trochę jeszcze biega to od standardu. Głąb lądu mam się przedostać, czyli... postaci. O proszę, to jest moje postaci. No nieźle, taki system trochę bardziej podpięty do wersji z Morrowinda. Jeżeli ktoś pamięta, to tutaj było trochę podobnie. Mamy klasę, czy wykonane zostały klasy z Morrowinda. Poszukiwać przygód, bardzo proszę. Ta klasa zależy od dwóch drzewek rozwoju, które są najbardziej rozwinięte. Jeśli zainwestujesz co najmniej
10 punktów w dwóch spokrewnionych drzewkach odblokuje specjalną klasę. W świecie znajdziesz wskazówki dotyczące możliwej kombinacji. O proszę, wsionka, entropia, elementalizm, biała magia, mentalizm, broń dwuręczna, broń jednoręczna, lekki pancerz, ciężki pancerz, blokowanie, łucznictwo, skradanie i osobne zdolności. Alchemia, walki na nie, kowalstwo, kuglarstwo, przepraszam, ale to chyba będzie... Kuglarstwo pozwala wykradać od nich pieniądze, aha, i przyjrzyj zwierzęctwo po prostu. Skradanie się pozwala ci poprzeć niezauważenie tego wrogu do krycia, skradanie się zwykle jest związane z wspomnieniem infiltratora. Tutaj prawdopodobnie też z tego, co mi się udało pozyskać informacje, pozyskanych informacji z tego, co mi się udało wnioskować, prawdopodobnie jest trochę z, też właśnie skomplikowana sama fizyka walki, czy jak to nazwać. Punkty nauki, punkty przyniosła. Punkty wspomnień jeden. No bardzo ciekawe. To są za umiejętności, punkty doświadczenia, aha. Gorączka arkanisty. Gorączka arkanisty określa twoje zdrowie psychiczne związane z wykorzystaniem magii. Aha, rzucanie czarów, leczniczych, używane mikstur leczniczych lub przebywanie w określonych miejscach zwiększa gorączkę. Wraz ze wzrostem gorączki pogarsza się twoje samopoczucie i zwiększa wolność. Umrzesz się, jeśli gorączka osiągnie 100%. No proszę. Trochę w stylu wiedźmińskim, jak zażywaliśmy mikstury, to tylko tam było trochę inaczej, tam było toksyczność. Tam była toksyczność i wskaźnik toksyczności. Tutaj jest, mamy gorączkę. A więc tak to wygląda. Tutaj zaczęliśmy, ukończyliśmy to. Z jednej strony to dobrze, że nie ma znaczników, bo gra nas nie prowadzi za rączkę, tylko po prostu musimy sami do wszystkiego dojść. Czasem wszystkiego sami musimy poszukać. Bardzo mi się to podoba. I taki powrót do czasów Morrowinda. Do tego stylu takiego morrowindowskiego. Tam też nie było znaczników, nie było szybkiej podróży. Oczywiście były takie jakby wspomagania typu teleporty do poszczególnych. Na przykład mieliśmy, jeżeli wstąpiliśmy do Akademii chyba Magów, jak dobrze pamiętam, to mogliśmy z tej Akademii się teleportować do poszczególnych miast. Natomiast tam o samej wielkiej podróży... Natomiast takie... Ujojoj, ale się przestraszyłem. Oh my god, mam jeszcze, czekajcie, mam nóż. Ależ mnie wystraszył. To zaluje. To myślę, uda się ich pokonać w ogóle. Takim obrotem. No nieźle. Uch, udało się jakoś. Czy mamy blok? Mamy blok. Może na razie tam nie zaglądajmy. To bardzo czerwony. Jak mam masa. A powracając do tematu, bo nie dokończyłem. Mamy powrót do czasów z Morrowinda, gdzie nie mamy po prostu szybkiej podróży. Znaczy, no, na tę chwilę nie mamy, ale być może to się zmieni i będzie po prostu to zaimplementowane wraz ze Skyrim. My tak samo jak w Skyrimie. Natomiast w samym Morrowindzie nie było takiej szybkiej podróży jako takiej. Po prostu musieliśmy wszędzie chodzić na piechotę. Tym samym to miało się to do... jakby twórcy gry zazwyczaili wręcz do eksploracji mapy. I oczywiście mi to bardzo było na plus. Czerwone jabłko w skrzyni. I stół.
ta żelaza przyda się. Polci mnie, żeby tam zajrzeć. Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Czasami nie jestem jeszcze za słaby, żeby... żeby... Ojej. Czy jestem za słaby, aby eksplorować takie miejsca na tę chwilę? Po prostu nie wrócić tutaj za jakiś czas. Nie mamy też tutaj regeneracji chyba zdrowia, jak widzę. Ale możemy sobie zjeść może jabłko. O, i teraz dopiero nam się regeneruje zdrowie, jak widzimy. Za jakiś czas. Mikstur na razie może nie będziemy używać. A zobaczcie, chowamy nóż i on jest, zostaje nam przy pasie. A nie tak jak w Skyrimie, po prostu znikał. Tu jest jeszcze dodatkowo na takim pasku. To jest bardzo też na plus. To jest bardzo fajne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z łukiem na przykład i starczą. Jednocześnie używając też broni jednoręcznej albo dwuręcznej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy też nam będzie... Postać będzie nam po prostu nosiła to na plecach jako widoczną część naszej garderoby, czy po prostu ten miecz czy tarcza będzie znikała. No zobaczymy oczywiście, natomiast teraz, my musimy się udać u kumpli lądu, znaleźć sposób, dostać się u kumpli lądu. Ale póki co może rozejrzyjmy się co nieco. Łata ruda. Bezcielesny za stracony. Żelazny miecz. No w końcu znaleźliśmy jakiś miecz. Oczywiście jest na plus. O. A więc jednak nie. Jednak te bronie będą nam znikały. No trudno. Ale możemy przykładowo szlugać z mieczem sobie trzymać. Na raz. Do żelaza, no kopmy sobie, zobaczmy. Trochę rudy, może się przyda w późniejszym etapie gry. W okazji zobaczymy, czy złoża się wyczerpują, jak widzimy, tak. Prawdopodobnie tak jak w Skyrimie będą po prostu te złoża odnawialne, a przynajmniej w niektórych momentach. Czy tutaj są zużywalność przedmiotów czy coś takiego? Ciekawe. Nóż 3, żelazny miecz 4. I tutaj mamy chyba, będziemy mieli chyba zablokowaną możliwość, aby przejścia w tym terenu tutaj przez te góry. Mi się wydaje, że specjalnie jest tak zrobione, żeby po prostu przejść przez tą świątynię. Zrobimy to oczywiście tak jak tutaj gra nam sugeruje, natomiast jeszcze cofnijmy się na wybrzeże. Przeszukajmy tam rzek może. Może gdzieś tam tą stronę się udajmy jeszcze. Ja tutaj stawiam właśnie na maksymalną też eksplorację, tak samo będzie, tak samo jak to robię w Skyrimie. Ogólnie w takich grach RPG-owych. No nic nie wiadomo gdzie tam Polsce jakąś niespodziankę dla nas umieścili, prawda? A że ja lubię takie znajdźki, no to poszukajmy sobie po prostu gdzieś tutaj takowych. Widzimy, tutaj mamy chyba sprawdźmy, czy będziemy mogli sobie się przepłynąć może tam, czy to nie jest po prostu za silny nurt dla nas. Jak na razie, jak widzimy, możemy. Może brzegiem. Dalej nie popłyniemy. Czyli blokada, okej. I to jest taka lokacja jakby przejściowa, z której musimy po prostu się wydostać jakoś. W jakiś sposób musimy znaleźć, tak jak tutaj nam twórcy to zasugerowali w zadaniu. Musimy znaleźć sposób na przedostanie się w głąb lądu. Otóż to.
Więc poszukajmy tego sposobu, udając się oczywiście do tej świątyni z naszej wizji. Mam nadzieję, że tutaj niczego nie pominąłem. Bardzo arcy ciekawa moim zdaniem gra. No coś kurczę, no niepowtarzalnego, coś, no coś niesamowitego wręcz, powiedziałbym. Zupełnie, tak jak tutaj z opisu wynikało, faktycznie zupełnie inna gra. Znaczy może nie tyle inna gra, czy bo to podobieństwo jest do Skyrima no mnóstwo. Zresztą nie ma co się dziwić, po prostu to jest przeróbka Skyrima. Natomiast no, czyli chodzi o tutaj bułę może, czy coś takiego. Już całkiem zupełnie inna faktycznie gra. Dobra, weźmy sobie do środka, bo tutaj nic innego jak widzimy nie możemy znaleźć. Tu jest wejść do prawa świątynia. No. Jak się boję tam iść. Poziom umiejętności podnosić za pomocą ksiąg wiedzy. Weź książkę, bo nie dostałem. To jest ten nasz samouczek. Aha, tutaj chyba będziemy mieli jakąś książkę umiejętności pierwszą. Księga wiedzy, broń doręczna, uczeń. Nie możemy chyba jej przeczytać, tylko po prostu wyużyć. Teraz zwiększyło to. Broń doręczna, tak, do 18 podniosło. To jest pusto. Tutaj już widzimy na wstępie jakieś klasy ludzkie, prawdopodobnie starożytne mechanizmy. Nam się coś świeci. Bielet przywiązany do krzyża. I ta klimatyczna muzyczka. Był takim nekromantkiem, że tak powiem. Że tak to nazwą. Interakcja posąg. Brakuje ci przedmiotu potrzebnego do aktywowania mechanizmu. A potrzebny jakiś wolny jakiegoś mechanizmu. A czy jak tam się dostać do góry? Jestem ciekaw. Może trzeba tutaj po prostu znaleźć jakieś przejście chyba. Lub po prostu. No, niezła zagadka. To mi się właśnie podoba już to. Taki drag, takie zagadki. Coś trzeba rozwikłać, jakieś zagadkę, jakieś zadanie. To wymaga trochę bardziej, że tak powiem, pomyślunku. Tylko widzicie, tutaj ciężko jest. No, czy przyda, który pozbieramy, ale ciężko jest tutaj cokolwiek dojrzeć. Mam kilof. Bielety są puste, bieletek jest pusty, może lampa jakaś. Tutaj coś wisi może. Brakuje nam przedmiotu, ale skąd ten przedmiot może? Widzicie, teraz musimy sobie wszystko dokładnie eksplorować i
dostałem stawienia dra. Wyświetlaj znaczniki. Może sobie zmniejszymy trochę na ucznia. Zapisywanie, konfiguracja modów Endera. Pomij filmy, wyłącz czytanie książek, wyłącz inne samouczki, wyłącz samouczek zadań, wyłącz samouczek, wyłącz samouczek. Medytacja, duchowiec, wezwanie z Jawy, wezwij wyszkodca. Na razie nie mamy wyszkodca, więc pewnie na to po prostu nic działa. Dobrze, więc szukajmy tego niezbędnego nam tutaj przedmiotu. Nie wiem, czy to akurat będzie się tutaj w tej naszej jaskini znajdowało. Być może musimy sobie wyjść i przeszukać dokładnie albo dno. Albo dno rzeki, czy tam też tego plaży, te zatoczki. Albo gdzieś tutaj, bo to po prostu nie jest zrobione. Może gdzieś będzie po prostu schowane w takim miejscu, gdzie ciężko będzie nam to dostrzec. Ale musimy sobie jakoś z tym poradzić. Po prostu... No, nie ma tutaj innej opcji, jak po prostu musimy znaleźć potrzebny przedmiot. Jeżeli to naprawdę będzie gdzieś schowany w takich miejscach jak taki, czy niewidoczny zupełnie gołym okiem, no to powiem szczerze, że ciężko będzie. Gdzie myśmy jeszcze nie byli? Gdzieś tam na tamtych drugich brzegach. No jeziora powiadasz. Panie Grygusie. No już sam ze sobą rozmawiam, to już naprawdę jest ciężko ze mną. A tam raczej nie dopłyniemy więcej dalej. Jedyne co, no to gdzieś na tej linii brzegowej ewentualnie, no ale kurczę. Tutaj niczego pod wodą nie widzę zupełnie, tam dalej nie dopłyniemy. Bo do pewnego momentu, od pewnego momentu po prostu blokada w postaci niewidzialnej ściany. Chociaż... O, możemy mieć kurczę wyciągniętą broń. Tego to... O, i do tego momentu możemy płynąć dalej już nie. Więc tak. Może coś trzeba... Może... Węgiel. Również należy jakby to chyba jakaś tarcza, ale no, niestety nie możemy jej podnieść. Sobie może to era, to era, o właśnie, teraz mamy, prawie ręce mamy. Miecz albo lewy sztylet. Tak właśnie powinno być.
Tu jeszcze coś mamy, ale tam chyba też nie wpłyniemy raczej. Ale zawsze możemy gdzieś tutaj coś być może znaleźć, no ale... Tu coś mamy. Jeszcze ewentualnie. Czy to coś nam da? Tutaj chyba już byli. O, nieźle. Na początku też taką zauważyłem w tych takich przerywnikach, mimikach przerywnikowych. Zauważyłem nawiązanie do niektórych tutaj tytułów takich jak Władca Pierścieni chociażby. Zapewne twórcy tutaj bardzo może twórcy też tutaj zabrakło mi słowa. Być może twórcy tutaj wzorowali się właśnie na Władcy Pierścieni między innymi, a w dalszej części gry zapewne mamy jeszcze inne aspekty wzorowania się na innych tytułach. Być może będziemy mieli tutaj swoją stałą jakąś mieszankę różnych filmów, też innych tytułów z gier. No dobrze, zatem kurczę, błądzimy i niczego nie znaleźliśmy jak dotąd innego. O kurczę, ale oczy plocu aż dostałem. Wystać. Ale teraz mam dali zagłoskę już na samym początku, zobaczcie, musimy źle się kurde namęczyć, nagłupkować. Gdzie tutaj możemy się udać, żeby znaleźć tą potrzebną nam potrzebną przerwę do interakcji z posągiem? Czego tutaj ani nie widzę, może coś pominąłem, nie wiem. Na brzegu też raczej nic czego takiego nie było, nie widziałem. Gdzieś tutaj jak za bardzo jak widać nie ma jak odwrócić dokąd. A czekajcie, tam jeszcze jakąś skrzynię widzę. A widzicie, nie zauważyłem tego wcześniej. Jak tam się teraz dostać? To jest pytanie. A więc mamy księga wiedzy, elementalizm, uczenie. Mamy gwoździe. Piła super, a w środku mikstura z strumienia many zje ciała. Regeneracja many przyspieszona o 40% przez 60 sekund. Rozumiem. Ale dalej młotek. Dalej nie mamy tutaj, nie widzę przynajmniej jakiegoś jakiegoś kurczę przedmiotu związanego z posągiem. No nic, czekajmy dalej. Szukanie błądzi, prawda? Gdzie możemy jeszcze się udać? Być może tam jest jakiś jeszcze jeden... Być może gdzieś jeszcze znajdziemy jakąś taką
półkę skalną podobną do tej, którą się znajdowaliśmy. I będziemy mogli znaleźć inny właśnie. Będziemy mogli znaleźć przedmiot wymagany do wydostania się z tej części lokacji. Wydaje mi się, że tam chyba byłem. Tak, tam byliśmy. Tam byliśmy i tym samym nie znaleźliśmy tam niczego, co... A może gdzieś tam? Na drugą linię brzegową? Mamy... Korzeń płyn. Szkoda, że tylko zmienili nazwę z korzenia nie wiem, na korzeń płyn, ale mówisz przecież zostawić już, jakby była ta oryginalna nazwa. No bo jak już zmienili nazwę, to mogli jakąś dodać nową teksturę tej rośliny. Ale widać tu, co już po prostu chyba się nie chciało grzebać w plikach. Tam oczywiście nie chcę krytykować co takie rzeczy, bo to i tak kawał dobrej roboty zrobili moim zdaniem. Nawet więcej niż kawał dobrej roboty. No ale... że tak powiem... O kim, że ja jestem, aby im tak tutaj wypominać takie błędy, natomiast znaczy błędy, to nie są błędy. Jakieś niedociągnięcia, może tak o to nazwijmy. Oczywiście. Byliśmy tam na tym drugim brzegu. No i tak nie bardzo jest tam gdzie. Nie bardzo jest tam miejsce, czy też... Okej, no tutaj też niczego nie ma. Działa, po tym samym pewniczym, co ze Skyrimie. Widzicie, nie mamy regeneracji zdrowia. To dodatkowe utrudnienie. Jakby nie patrzę. Zobaczmy, no możemy udać się wchodzić na te półki, ale nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy. Ale warto oczywiście tutaj... warto oczywiście tutaj, że tak powiem. Tak powiem. Chyba tutaj się nie bardzo jest to, jak się dostać na tą wyższe półki, tak samo tutaj. Zobaczę gdzieś pomchu, no ale tutaj raczej nie tym bym droga. No dobra. Ej. Czego tutaj nie znaleźliśmy? Tam jeszcze coś jest, ale... Nie. Zobaczmy to na tej drugiej stronie jeszcze. Czegoś nie pominęliśmy. Ciężka sprawa z tym to. Będzie długi prolog. Aż się boję, co będzie dalej. Jeżeli to ciężko nawet tutaj sobie poradzić właśnie z wejściem na głąb lądu, a co dopiero będzie gdzieś w jakichś kolejnych zadaniach. Niestety, ale jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do tych systemów zadań z Skyrima, gdzie wszystko mieliśmy, że tak powiem, pokazane, wskazane palcem pod ręką, gdzie mieliśmy się udać co zdobyć. No a tutaj niestety musimy pogłupkować trochę. No ale dobra, zobaczmy. Jak to będzie wyglądało na dalszym etapie gry?
Ej, udajemy się, mówię, zatem... Bo nic tutaj nie ma, nic nie możemy znaleźć, to... Wydaje mi się, że nie ma tutaj dłużej przebywać. Musimy po prostu chyba w samej jaskini coś znaleźć. Może gdzieś tutaj jeszcze, ale no wszędzie byliśmy już. Czego raczej nie będzie już. A, ciężka sprawa. Jak nie znajdziemy, no to trudno, będę musiał gdzieś poszukać jakichś wskazówek na internetach. Jak to rozwikłać, tam byliśmy, dlaczego tam więcej nie ma. Tutaj pusto, jak widzimy. Dobra, nie ma co. Idźmy jeszcze raz do tej świątyni. Tam do tych ruin. Bardzo ciekawi, zaciekawi mnie ten wstęp cały, że niby tutaj jesteśmy posądzani o jakieś morderstwo na własnej rodzinie. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Zapewne się w dzisiejszym etapie dowiemy. No niestety nie ma tu nic. No nie ma co tutaj wracać. A tutaj po prostu poszukać w tej samej, w tej poszukiwanej świątyni jakieś może przejścia czy czegoś takiego, może do góry da się jakoś dostać. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może gdzieś jakieś przejście jest ukryte. Jakaś wajcha czy coś takiego może gdzieś będzie. Jojojojoj, same problemy już na samym początku. I ta... Muzyczka z ala z... Bo zapomnieliśmy gdzieś na sklepie czegoś podnieść, nie wiem. Mamy jakieś części zapasowe, młotek. Może to sobie coś użyjmy. Bo gdzieś po prostu to leży, kurczę, pod nocą, a my szukamy pobłąkani po całym, kurde, tutaj terenie jednej rzeczy. Okej. Okay. Chyba nie wiem, zobaczmy, czy może uda się nam gdzieś tutaj jakoś przedostać na górę, tutaj tędy gdzieś tam uda się dalej. Ale kurczę, no nie sądzę, nie wydaje mi się, że tak to zadziała. To też tutaj tak za bardzo nie działa. Jałki polki. No nic. Nie ma co tutaj się nad tym chyba rozczulać. Pora po prostu zakończyć ten nasz odcineczek. Coś od... No coś tutaj wskazuje. O kurde, ale zagadka teraz, zobaczcie. Wskazuje nam... Dokładnie tamten regen, no ale... Jak mam tam się dostać? Prędy po prostu. Zobaczcie, troszkę ja to wcześniej zauważyłem. Ono po prostu gdzieś wskazuje jakieś miejsce.
bez sensu. Chyba raczej by tak sobie od pusty tutaj nie... nie dodali tego szkieleta. Jeszcze dodatkowo tak charakterystyczny i pozie, że tak powiem. Ewidentnie wskazuje na jakieś miejsce. No niestety tutaj nic takiego nie możemy zrobić. Ani nigdzie przejść, ani nic. Pytanie, dlaczego on tak kurde siedzi zastygnięty w takiej pozie? Czy on gdzieś tutaj czegoś nie trzyma? Nie mam pojęcia. Teraz jest jakiś... Nam się wypaliła pochodnia. Aha, na pewno. Raczej nie inaczej. Klucz runiczny, kurczę, no jasna, jasny. Zobaczcie ile i widzicie, był to pod nocem tym czerwony, a myśmy szukali. Ach, no nic. Działa, działa. Aha. Tu dalej? Aha, następne nam się podnoszą. Jeszcze jeden, tak, jeszcze jeden nam się podnosi. Ale jaja. No, nieźle. Na początku gry nie mamy żadnych, kurde, widzimy wskaźników ani niczego takiego, co nam by tutaj ułatwiło sprawę w rozwiązywaniu zagadek. Szczególnie w rozwiązywaniu zadań. Już mamy, kurde, pierwsze rozwidlenie, że tak powiem. W którą stronę mamy tutaj się udać, powiedzcie mi. Tam i zobaczcie, że to jest tyle eksploracji na samym początku. Złą pradawnych nordów. Narodów, przepraszam. A więc kurwa, to krasnoludzki złą. Lubisz jakiś wytrych. Trzeba to wszystko czytać. Bo później może być kłopot ze znalezieniem konkretnego właśnie tutaj jakiegoś rozwiązania zadania. Klucz do zapomnianej świątyni. Okej. Zobacz, czy to jest... Kurczę, musimy wszystko tutaj poszperać, bo gdzieś być może jeszcze będzie jakieś ukryte... wejście. Jakaś półka, którą nie zauważymy, a która będzie skrywała jakieś cenne przedmioty, czy coś takiego, czy coś w tym stylu, no wiadomo jak jest, tak? Tutaj zatem na piedestale znajdował się klucz i złom pradawnych narodów.
coś mi się wydaje, że tutaj jest dużo, dużo, tak zatała dzieje się dużo, dużo później niż czas Skyrima, że tak powiem, gdzie od dawna narody po prostu były krasnoludami, a tutaj już chyba zapomnieli nawet nazwy. Tak już nie mówię o takich nazwach jak Dwemerowie. Dobrze, więc mamy tutaj rozwidlenie. Stąd chyba przyszliśmy, jak dobrze pamiętam. Pójdę. Tutaj stąd przyszliśmy. Raczej chyba nic nie ma więcej, ale tak o, byliśmy na prawo, mamy jeszcze drogę na wprost i na lewo. I kolejne chyba, z tego co widzę, rozwidlenie. Być możliwe, że to się gdzieś tam będzie można otworzyć. Czy myśmy chyba się znajdujemy w jakichś kanałach chyba takiego? O kurczę, ale to jest rozbudowane. A aby odpocząć w Endera, musisz zacząć do tego miejsca. Znać musisz odwiedzić pod spodem. Proszę za strzała. Jego wiedzy skradanie, strzelet, ciężki pancerz, wiedzy elementalizm, uczeń. Nieźle. Jeszcze jakiś łuk do tego. Jakieś drzwi. Wyśpijmy się. Dziękuję. Czy odpocznijmy może nie tyle, że się wyśpijmy co po prostu. Ojejki polki. To tutaj mamy kolejny jakiś kanał. Tam coś otwieram w jakikolwiek sposób. Powiem tak, to jest coś kurczę, tak rozbudowane tutaj się wydaje to. Patrzmy jeszcze może gdzie ta droga nas tutaj doprowadzi, ta wcześniejsza. Tutaj taki zaułek skręcili. Właśnie jeszcze możemy się udać kurczę już teraz. Tym białym gdzie my się znajdujemy. Aha, tutaj, dobra. Wydajemy się jeszcze w tę stronę i zobaczmy co tutaj możemy znaleźć. Niektóre miejsca zaklęcia i niektóre zwiększają gorączkę okresu, wypij. Aha, niektóre miejsca i gorączka arkanistry. Kurczę. Brozja, stara świata, zniszczona książka z wojewódzkiej prosty. A tam z gorączką na problemu sobie poradzimy. Gdzieś widzę mechanizm jest do czegoś, do czego to nie wiem. To nawet kolejny mechanizm, 18% lub 20% nawet. Te miejsca takie jak to, zwiększają tutaj naszą gorączkę, no nieźle. I się dopiero sobie wypijemy ambrozją, nie chcemy przecież tutaj chyba zginąć. A tutaj wchodzą w ten krąg po prostu. Zbliżając się do kręgu już. Jakby nam ta gorączka się podnosi. No dobra. Mamy gorączkę na poziomie 32%, więc po prostu pijmy sobie może tą miksturę ambrozja. I zmniejszyło nam to drączkę do 12%. Ej.
czy tutaj się chyba też poziom zwiększa normalnie tak jak w Skyrimie. Dajmy sobie księgi. A tutaj będzie nie, tutaj nie. To są księgi też nie. To są chyba księgi jasne. O, możemy sobie dodać do ulubionych. Zobaczmy, jak to menu ulubione wygląda, jak oni tutaj zrobili to. A, czyli tak samo jak w Halo po prostu. No i dobra. Wyglądamy to na dwójeczkę. Na jedyneczkę. Mam niby do wiu. Okej. Tak, chyba raczej nic nie mamy. Co sobie może? Ciała i światło zniknęły. Były ciała jakieś. I taki mroczny, kurde, klimat obuły jest tutaj, gdzie? W Menderalu. Polska wersja, czy też spolszczenie do Enderalu, całkiem niedawno się chyba pojawiło, z tego co kojarzę. Oczywiście za darmo dostępne były do pobrania z platformy Steam. Dobra, myślę, że na tym etapie pora zakończyć nasz odcineczek. Jeżeli tak powiem, wstęp nasz. Także dzięki za dziś, dzięki za obejrzenie, dzięki za łapeczki, za komentarze, za udostępnianie. Oczywiście bardzo zachęcam do subskrypcji. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to być na bieżąco. Zachęcam również do dołączenia do naszego Discorda, do naszej społeczności. Tam również pojawiają się właśnie najnowsze treści w postaci nagrań kolejnych odcinków, czy też po prostu, aby gdzieś tam z kimś porozmawiać, poszukać się do wspólnej gry, czy po prostu gdzieś tam sobie z kimś popisać. I oczywiście linki do portali społecznościowych będziecie mieli w opisie, jak i również przypiętym komentarzu pod filmem, także jeszcze raz dzięki za dziś, do następnego, do usłyszenia, hejka!